Sławek, że się wywalimy zaraz, no. Ładne krzesła mamy. Marusia? Czwartkowe obiadki. Jutro jedziemy. Jesteśmy w Karpaczu. Pierdy. Leje ci po ręce. Każe mi na tym jechać. Biegnie pod górę! Ty ogniu zaś drużyna! Nie, super, super, hej! Zamek nas zostać. Halo? Dramat, nie? Ojciec dyrektor, chodź. Trzeba się ciut schłodzić. Cześć kochani, zapraszamy Was do oglądania i subskrybowania naszego kanału dotyczącego życia i hodowli Cane Corso. Która jest godzina, Iga? On już wrócił z pracy. Dobra, zapal światło. Ale ładne fotele mamy w domu. Nie no, petardy! No takich foteli to nie ma nikt. Pokaż, co jeszcze masz. Patrz, co leci w telewizji, swojej znajomy film. No pikne! Patrz, Iga. Czad. I like it. To jest twoja emeczka. A pokaż jeszcze większą. Ale możesz coś powiedzieć przecież. Coś się tak zaciął. Ej. Hello. Jakieś takie małe te bluzy. Się skurczyły? A tamta też taka mała trzecia? Dwie są chyba XL-ki, jedna M. To były XL-ki takie małe? No tak. To na kogo te XL-ki? No ale powiem ci, że ładne krzesła mamy. Z czym? Z czym? Z leżakami. Tak? Ojej. Ale ona jest, będzie piękna, suka. Taka będzie normalnie. Dziewczyneczka, żeby tylko zdrowa była. To jak co to sobie śpi? Jak co to? A co to sobie śpi? Marusia? Marusia sobie śpi tutaj? Kto tu sobie śpi, Maruśka? To psyset. Sławomir. No kto tu psyset? Marusia? Maruśka? Marusia. Normalnie jak czwartkowe obiadki. Ale wyżera. Co tu masz? Jeju. O, jakie wyżera. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w siedlisku Pstrąga. Przyjechaliśmy testować kolejną rybkę. Tym razem Pstrąga z patelni. Dobra była. Była pyszna. Była pyszna. Także dzisiaj Boże ciało a my się relaksujemy. Relaksujemy i doszliśmy do wniosku, że jednak żeśmy się przenieśli do king size'u. Patrząc na to, co tu widzimy, tak? No, ja już takie gdzieś też nagrywałam. Mamy nagrane to? No, ja to nagrywałam, to tak nie wiem. Ale co, Sławuś? Jutro lecimy. Tak. Jutro lecimy na Raduno. Długo oczekiwana. O Jezus, leciała przez nas impreza, tak. No, jeszcze pamiętam w marcu, marzec, jak to był odległy termin, czerwiec. No. Ojejku, ile jeszcze do tego czerwca. I tak całe życie zleci. A tu już bach, jutro jedziemy.
jutro spotykamy się z naszymi fanami, przyjaciółmi, hodowcami. Hodowcami fajnie, nie tylko z Polski, z zagranicy. Z naszą psią rodziną. Rewelacja. Będzie super. Z naszym przydomkiem. Szok, nie? Tak. Na 113 dużo. A naszych ogólnie włącznie będzie jeszcze 2, no to 12. Nie? Tak. No zobaczymy. A tam w oddali mamy co? Mamy naszą Śnieżkę. Dobra. Co sobie, lecimy, co? Chyba będzie burza. Zobaczcie, jakie to jest dla dzieci fajne, jak przyjeżdżacie sobie na rybkę z dzieciakami. Fajny klimat, ale zobaczcie, chmurzy się. Chmurzy się. Zrób tak. Ksaro, dzień dobry. Cześć. Jak to miło przejeżdżać przez wioski Ksaro. I spotkać swojego wychowanka. Kto tu jest? Ksaro. Ksaro, dzień dobry. Ojej. Ale ty już jesteś duży pies. Duży pies, Ksaro, duży pies. Ojej, no tak. No duży. No tak. No duży, piękny. Zobaczcie, jaki ładny skwerek w Karpaczu. Całe azalie, jakie piękne i rododendron. Zobaczcie, w jakim fajnym miejscu jesteśmy w Karpaczu. Jaki ładny wodospadzik. Rozpoczynamy sezon na bób. Wiecie, jak lubię najbardziej bób robić? Masełko z czosnkiem rozgrzewam, na to wrzucam ugotowany wcześniej bób, taką, najlepiej jak on jest ugotowany, tak wiecie, no nie rozgotowany, bo rozgotowany to nie ma smaku. Mieszamy. Solimy, w moim przypadku sól kłodawska. No i troszeczkę dusimy na masełku. Fajnie, jak bób przejdzie tym czosnkiem i tym masełkiem. Pycha. No i co? Zaopatrujemy się w espumisan na pierdy. No ale czego się nie robi do zjedzenia bobu. Pozdrawiam. No i voilà. Jeszcze paruję. Bób z masełkiem i z czosnkiem.
żeby do pełna było i palcem naciśnij, bo jest za mały kubek, się rozleje ci po ręce. O! Luźniej się zrobiło, co? Cieram, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Mój zarąbisty mąż zrobił mi rowerek. I co ja mam zrobić? Pewnie puszczę. Każe mi na tym jechać. No po prostu rewelacja. Poczekaj, spróbuję. Próbuję wam dobrze przełożyć, bo mi padnie. No przecież to pieczka będzie. Przecież on zwariował. Brudne to jest. Saszetka się tu majta. Przecież to się załamie, Sławek, zaraz. Przecież to nie tandem. Czekaj, bo mi się coś tu złamało już. Nie, myślałam. Nie. Czekaj. Jezu, no weź! Jezu, ale ja mam... Sławek, że się wywalimy zaraz, no! Ty jesteś nienormalny! Weź tą saszetkę na siebie. Nie wezmę saszetki, przecież to na boki. Nie wyjeżdżaj na ulicę na tym. Weź tą saszetkę. Nie jest nienormalny, no. Jak się, kurde, nie usiadowiłam? Matko jedyna! Nie pod górę! Przepraszam, że będę musiała wypikać to. Zwariował. Wiecie co, ja na tym czymś jadę. Nie no, komedia. Sławek, przecież opona się przebije. To nie ten ciężar. Pewnie się opona już przebiła. Dobra. Hamuj, kuźwa. Nasze towarzystwo, proszę bardzo. Sobotnie. Wiesz co, ty mi za dużo zadań dajesz. Bramę k***usz. Jedź, jedź, jedź. Ja pier... Hau! 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 Liba, cześć! Oj, oj, oj! Ile wy macie tego? Piątkę. My mamy pięć! Ale sprawy się możemy. Konie ognisko w lesie, niebioskę niesie, przy ogniu zaś drużyna, gawędę rozpaczyna. Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj. Rozlega się dookoła. Czuj, czuj, czuwaj. To jeszcze raz. Od początku. Płonie. O, czekaj. Jeszcze raz. Gdzieś z nad czarnej wody siada na końko. No i znowu. Monia. Jeszcze czulej z Ukrainą. Hej, 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 sokoły. Omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku. Mój stepowy, dzwoń, dzwoneczku. Hej, hej, hej. Czekajcie, co my w końcu śpiewamy? Zacznijmy od tego ponie ognisko w lesie. Czekajcie, czekajcie, już szukam. Poczekaj. Jestem. Mamy wyprzedzamy. Czemu? Czekaj, wystawię pieska, czekaj. Kółeczko zrobię. Pięknie, super, super. Hej, hej.
Teksas. Teksas. Co my tu robimy? Co my tu robimy? Czekamy na panią? Czekamy na panią i się lansujemy, powiem. Tak, lansujemy się. Tak? Gdzie pani poszła? Gdzie pani poszła? Zostawiła nas samych, tak? Samych nas zostawiła? Samych. My czekamy, tak? Czekamy. Na naszej ulubionej ulicy Leśnej stoją ławeczki. Można sobie z grzybków wrócić, usiąść, porozmyślać. Właśnie chyba to zrobię. O, rozkoszować się śpiewem ptaszków, jak przyjemnie. Super. Teraz do mojego lasku zobaczę, co w ogóle, czy coś się pojawia. Wiem, że są jagody, ale to nie tutaj. Ale już mnie powoli ciągnie mnie do natury, ciągnie wilka do lasu. Przyjemnie. A po co taka wilka? Nie, nie, taka jest... ...laminowane, zwane popularnie panelami, to nowoczesny, zdrowy... Obojętnie, tradycyjną weźmy. ...zastępujący tradycyjne pokrycia... Halo? ...takie jak deski, halo? Czy parkiety. No, decydując się na okej, ich zastosowanie, dobrze, to weźmiemy cię. Będziesz nam pasowała. ...w którym zostały ułożone. Dlatego zakup... Ja wiem, że dzisiaj jest gorąco. Już się martwię, co będzie z tobą jutro. Popatrz, jak dużo wybierania. No ale przecież my i tak jednym systemem się myjemy. Za wąska. Tak, za wąska. To na takiego szczypiora. To można sobie wiesz do czego zrobić. Do czego? A to lepiej ty. Połaskotać się. A to zależy, kto jaką szerokość ma. Sławek, nie zbiegaj na jakieś tematy dziwne. Ja nie wiem, o czym ty myślisz. A ty o czym? To jest najzwyklejsza taka. Misiu, już mi jest naprawdę, ale taka sama cena. A ona ma też węża? Nie. Czyli musimy węża, nie? Czy weźmy sobie zwykłą, tą? Czekając na Sławomira. Czekam, aż panowie nam dotkną sztuczną trawę pod basen. Trzeba rozłożyć basen, niestety. 30-stopniowe upały, nie da rady. Nie da rady. Zobaczymy jeszcze ile to... To tyle zajęło, bo... No bo nikt nic nie myśli, był problem. Z cięciem, nie? Z docięciem w ogóle wykładziny. Nie wiadomo jak się zabrać. 6 metrów bieżących po 2 metry, jak to... Obliczyć. Jak to uciąć ze swoje... No to jest jak teraz kogokolwiek zatrudniać, co? Dramat. Dramat, nie? Ojciec dyrektor, chodź. Trzeba się ciut schłodzić. Zamówiłam na mojito. Będziesz coś jeść? Dzień dobry. Będziesz coś jeść? Nie. Czekaj. Zróbko, kochanie, jest taki upał. Mamy namiastkę Włochów u nas w Odnowie. Aperolek z truskaweczką, inny sposób podania. Czekaj, testuję. Pyszny. Pyszny? Mhm. Ty słyszałeś? Nie. Zaraz. Masz mojito? Zaraz. A tu jest mojito. Też wspaniałe w taki upał, nie? Mhm. Jeszcze jedno mojito wypite. Także zróbeczko. Na koniec filmy nadesłane przez opiekunów naszych piesków. Także miłego oglądania, kochani, i do zobaczenia w następnym vlogu, który będzie już z Raduno. Pozdrawiamy!
siedzi na dziobie i obserwuje, co się dzieje w koło. Tak. Obserwuje, co się dzieje. No. Jaki dostojny żeglarz. Taki dostojny żeglarz. No. Twardo żegluje. Kawał wody. 820 hektarów i na tych hektarach uran pływa. Koniki? Koniki?